Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu. Witam się z wami niestety w dzień taki trochę ponury, szarawy, ale mój nastrój dzisiaj bardzo dopisuje i jeszcze lepszy jest dzięki tym pięknym kwiatkom, które się ze mną znajdują. Oczywiście dostałam je od męża i tak jak zaczynam dzisiaj pracę, to od razu jest mi po prostu przyjemnie, jak na nie patrzę. No i tak jak mówię, kochani, zaczynam pracę, bo wyobraźcie sobie, chociaż już wam to mówiłam, że przyjeżdża do nas dziadek, tak? W poprzednim vlogu wam o tym opowiadałam, więc dziadek już jest około tygodnia i mamy nieocenioną, ogromną pomoc. Po prostu jest fantastycznie, świetnie, świetnie nam się tutaj w czwórkę żyje. No i świetnie sobie radzimy i mamy więcej czasu, jakiś taki oddech. Chociaż Miko eksploatuje wszystkich na maksa, całą trójkę, to i tak naprawdę jest niebo i ziemia, słuchajcie. Taka pomoc, że trudno opisać, chociaż powiem wam szczerze, na początku było bardzo, bardzo, bardzo trudno ze względu na Mikołajka, to wam później opowiem, bo teraz jak już się domyślacie, siadam po prostu do pracy, bo korzystając z tego, że jest dziadek, to staram się zrobić zlecenia, które po prostu mam, zarobić trochę, skoro jest taka możliwość, no to nie lubię tak siedzieć bezczynnie, tylko po prostu ja muszę to zawsze zarobić, także biorę się do roboty, popracuję dzisiaj trochę, no i później się do was odezwę i powiem wam, jakie to mieliśmy trudności, ale jedna ważna informacja, słuchajcie, muszę się pochwalić, bo dzięki temu chyba tak mnie energia rozpiera i dzięki temu mam taki dobry humor, ponieważ tendencja co do drugiego trymestru ciąży i tego samopoczucia utrzymuje się, nie boli mnie głowa, nie jest mi niedobrze, no po prostu ja dopiero zaczynam żyć, słuchajcie, naprawdę. Wróciłam do żywych i czuję się świetnie. Także powiem wam szczerze, że no tutaj ten drugi trymestr to było dla mnie taki ratunek, ogromny ratunek. No a co do kwarantanny, to jest nam coraz trudniej. Już mamy tak dosyć siedzenia tego w domu. Mamy tak dosyć siedzenia w domu, tego siedzenia w domu, że naprawdę można zwariować, ale pojawiło się to światełko w tunelu, że otworzą place zabaw, to mój tata od razu mówi, że już jego życie będzie wyglądać zupełnie inaczej z Mikołajem. Mówicie, gdzie to z takim małym dzieckiem chodzić, a naprawdę z nim trzeba wyjść raz dziennie, bo cała nasza czwórka by zwariowała. Naprawdę, trudno to opisać, możecie mi nie wierzyć. Ale tak jest, byśmy byli już wszyscy wrakami człowieka, bo to jest bardzo wyjątkowe i wymagające dziecko. Ale radzimy sobie jakoś i czekamy właśnie na otwarcie tych placów zabaw, na otwarcie tego bulwaru nad jeziorem. I czekamy na otwarcie lodów nad jeziorem. Także ciekawa perspektywa przed nami, już nie możemy się doczekać. Kochani, to taki chyba przydługi wstęp, jak zwykle się rozgaduję, bo chwilkę nie nagrywałam vloga i już zaraz mam milion rzeczy do powiedzenia. To tak słowem przydługiego wstępu, zasiadam do pracy i odzywam się do was później. Cześć kochani, jestem już po pracy, a tutaj jestem już z Maciusiem. Jedziemy do Olsztyna, zaraz wam powiem po co, ale najpierw chciałam wam powiedzieć, tak jak obiecałam, czemu na początku mieliśmy takie problemy z Mikołajkiem i z dziadkiem. Nawigacja, nie to żeby... Co nie? Nie, z Mikołajkiem i z dziadkiem, jak nasza trójka była, o to chodziło. O kochani, bo Maciuś nie wie, co do was wcześniej gadałam i teraz się udzielę. Mogę? Tak, proszę. Mogę. Mąż zezwala. Więc chodziło o to, że jak pierwszy dzień dziadek był, to było tak fajnie, bo on myślał, Mikołaj myślał, że będzie tylko jeden dzień tak jak zawsze, więc go tak wyeksploatował na 100% i cały czas był zajęty dziadkiem. Później drugiego dnia już był zaskoczony, o co tu chodzi, dziadek wciąż jest. Już eksploatował naszą trójkę. Ale słuchajcie, tak nas testował, tak nas terroryzował, całą naszą trójkę. Potrzebował czasu, żeby się przyzwyczaić i oswoić z nową sytuacją i trwało to około 3 dni, gdzie naprawdę we trójkę mieliśmy dosyć. My już po prostu leżeliśmy na kanapie i modliliśmy się, kiedy ten dzień się skończy i tak było przez 3 dni, bo Mikołaj naprawdę był niezmordowany, a uwierzcie mi, to nie jest łatwe dziecko. Tak nas terroryzował, że naprawdę byliśmy w szoku, że tak może nam dziecko dobiec, nie Maciuś? Nie, to jest najgrzeczniejsze dziecko na świecie. No bo może Mikołaj kiedyś będzie oglądał ten film. Nie, ale było trudno i wszystko wskazuje na to, że już Mikołaj oswoił się z nową sytuacją i wyszliśmy na prostą. Szczególnie właśnie jak siadam rano do pracy, Maciuś wychodzi do swojej pracy i Mikołaj zostaje tylko z dziadkiem. I wygląda to tak,
że po prostu jest pochłonięty zabawą. Nawet do mnie nie puka do pokoju. Od razu mówię mu: Mikołajku, mam się idzie do pracy, on do mnie pa, pa, pa i w ogóle jest nieprzejęty, tylko się cieszy, że zostaje z dziadkiem. Także powiem wam, już wyszliśmy na prostą. Mikołaj przyzwyczaił się i oswoił z tą sytuacją i tak troszeczkę odetchnęliśmy. No, ale były trudne chwile. Wiecie, nawet nie nagrywałam vloga, bo po prostu było tak ciężko złapać gdzieś oddech i żeby we vlogu nie było krzyków, bo by vlog składał się tylko i wyłącznie z krzyków i stęków naszego synka. Wolałam wam tego oszczędzić. Taka jest prawda. No i czekałam, aż przyjdą lepsze czasy, no i nastały. No a kochani, tak jak mówiłam, jedziemy do Olsztyna i to jedziemy moim autkiem, chyba już ostatni raz, to znaczy ja jeszcze będę nim wracała ostatni raz, z racji tego, że zdecydowaliśmy się na kupno nowego, ponieważ w tego już za dużo musieliśmy wkładać. Niestety rok rocznie już 1000-2000 wkładaliśmy na różne naprawy i stwierdziliśmy, że to już po prostu kompletnie nie ma sensu. Tym bardziej, że to auto już jest takie pełnoletnie, już ma ile? 19 lat, więc stwierdziliśmy, że chyba nie ma sensu co roku wydawać tyle pieniędzy i zdecydowaliśmy się na kupno nowego, nowiutkiego salonu, także dzisiaj jedziemy go odebrać. No i wychodzi na to, że ja będę nim często jeździć, bo Maciuś ma swój nowy, w sensie służbowy, a ja zostaję bez autka, bo ta Marcisia, którą teraz jedziemy, to już jest wystawiona na sprzedaż i nowy będzie do dyspozycji mojej. Źle powiedziałaś o tym samochodzie, bo najpierw już się oczerniła nasz wspaniały samochód, a na końcu powiedziałaś, że jest na sprzedaż. To go w życiu nie sprzedamy. Ale moi widzowie, ja nie zamierzam moim widzom sprzedawać auto. Dlaczego? Kupcie auto. Nie, tak prawdę powiedziawszy, ale Maciuś, co ściemniać? Właśnie prawda jest taka, że ładujemy w niego co miesiąc, co roku. Co roku, no bo ma lat 19, tak. To siłą rzeczy coś prędzej trzeba zrobić. Ale teraz jest, słuchajcie, w stanie idealnym, że jeździ tak, jak jeszcze nigdy nie jeździł, to też trzeba powiedzieć. Bo wyobraźcie sobie, że przed samym właśnie wystawieniem na sprzedaż Maciuś jeszcze władował w niego 1500 i zrobił wszystko. Po prostu wszystko, więc ten, kto kupi to auto przez rok, półtora, nawet dwa, będzie jeździł i nie zrobi nic. Ale nie robię wam tu reklamy, nie zachęcam swoich widzów do kupna. Po prostu wam mówię, jaka jest sytuacja. No i strasznie jestem podekscytowana, bo jedziemy po nowe autko. Już czeka na nas w salonie, już odebraliśmy tablice rejestracyjne, jest już przerejestrowane. No i tylko dopełnić formalności i wracamy. Z tym, że ja będę wracała właśnie jeszcze swoją starą Mercisią. A Mercisia to Maciuś tak nazwał moje autko. Od Mercedesa i od Justysi Mercisia. No, tak wygląda sytuacja. I co tam jeszcze? Aha, no jak wrócimy, no to wtedy ja jadę się przejechać. Zobaczyć, czy ja będę w ogóle umiała, bo ten Mercedes, w którym teraz siedzimy, to jest taki najmniejszy, maluteńki klasy A, tak? Matek, co wiedzą, A160. A160, malutkie autko. Takie idealne dla niedzielnego kierowcy, czyli dla mnie. Siatkę na zakupy, chleb. Dokładnie. I zawsze wyglądało to w ten sposób, że ja na przykład też potrzebuję dwóch miejsc do parkowania, że no ja jestem takim kierowcą... Na samochodu, który potrzebuje pół miejsca do parkowania. Nieważne, ale ja jestem takim kierowcą, wiecie, do Lidla i z powrotem, ewentualnie Olsztyn, Elbląg, dalej się nie zapuszczam. No, a teraz będę miała takiego dużego SUV-a, terenowego prawie że, więc ja będę musiała się nauczyć nim jeździć. Fakt, będzie miał te kamery, wszystkie cofania boczne, przednią, ale trzeba się tego nauczyć wszystkiego, więc dzisiaj czeka mnie taka nauka. Maciuś mi będzie pokazywał, co i jak, pewnie straci mnóstwo nerwów. 500 razy się pokłóci. Nie. Będziesz cierpliwy? Mogę, nie będę się odzywać. No ale jak chcesz mnie nauczyć nie odzywając się? Powiem tylko wszystko co i jak. I dasz mi instrukcję? Zamknę oczy. I dasz mi instrukcję? Włączę muzykę na uszy, zamknę oczy i jedziemy. Aha, także ciekawe popołudnie przed nami. Zobaczymy, czy coś uda się z tego nagrać. A tymczasem, tak jak mówię, jesteśmy w drodze. Zimowe kurtki wróciły. Mikołaju śpi, oczywiście został z dziadkiem. Po prostu teraz ta dziadka pomoc. To ja nie wiem, jak my żyliśmy i jak dziadek wyjedzie, to będzie takie, jak się w ogóle teraz odnaleźć w tej rzeczywistości, bo naprawdę mamy niesamowitą pomoc. No po prostu mamy więcej czasu dla siebie, to po pierwsze. Po drugie, jak Mikołaj ma trzy osoby właśnie do eksploatacji, to też jest łatwiej, bo w każdym momencie ktoś może sobie chociaż trochę odpocząć i no, możecie mi nie wierzyć, ale Mikołaj jest na tyle wyjątkowy, no, że po prostu tej uwagi potrzebuje 1000%. To nie jest dziecko, które sobie chwilę posiedzi i się sam pobawi. Łatwiej, trudniej, bo jak są trzy osoby, to wychodzi na to, że wszystkie trzy muszą z nim siedzieć.
było tak właśnie na początku, nie? Tak. Jak tata był, ale teraz mówię, już wychodzimy na prostą, już tak sobie upatrzy jedną osobę, a dwie mogą się zająć czym innym. Dzisiaj cię zamorduje, nie masz płynu do spryskiwaczy. Nie mam? Nie. Maciuś mi zawsze lał chyba. Nie wiem, ja nie mówię, nie ogarniam takich rzeczy. W naszym domu jest taki podział ról. Tak. Niektóre rzeczy są takie po prostu, że robię tylko ja, to Maciuś mówi, Justysia. A niektóre rzeczy robi tylko Maciuś i ja wtedy mówię, to jest Maciuś. Dobra, jak na przykład, poczekaj, przegląd, zmiana opon i takie rzeczy, no to robi Maciuś. No ja przecież tego nie będę robić. Ale spryskiwaczy to... To jest Maciuś. To trzeba chociaż nawet to powiedzieć. Ale ja nie wiedziałam, że nie mam. Skąd mam wiedzieć? Swoją drogą. To auto stoi cały czas po domu, bo gdzie ja mam jeździć? Przecież ja mam małe dziecko, Maciu, siedzę w domu, nie jeżdżę, chodzę na spacery. No to raz pojechałam do Olsztyna. No i nie potrzebowałam płynu. Nie padał deszcz. A ja teraz nic nie widzę, jadę na ślepo. Trudno. Dobra, kochani. Odezwijmy się do was później. A swoją drogą, dawno nie było Maciusia we vlogu. Nie dajcie znać, czy trochę się stęskniliście. Czy Maciuś ma wrócić we vlogi, czy nie? Do vlogów, czy nie? Czy nie chcecie już oglądać? Na razie. Tam, czeka już na nas nasze autko. Maciuś, podekscytowany? I jak mężuś? Na razie spoko. Ale ekscytacja. Już jest, widzę, że na maksa odsunięty do tyłu. Czyli już podobnie. No jeszcze od góry masz troszeczkę. Nie, chcę zobaczyć, jaki jest to jest maksymalne podniesienie, a później tak się obniżę, bo nie będę mógł tak wysoko siedzieć. No. Ale powiem szczerze, że ty, kochanie, przodu to nie zobaczysz samochodu. Jak mam jeździć? To jak będę jeździć? Na stojąco. Ale ekscytacja! Patrz, tu jest wajcha odlewu paliwa, żeby się teraz wiedziała, żeby otworzyć paliwo, to trzeba tu pociągnąć. Z której z prawej strony jest paliwo? Muszę się wszystkiego nauczyć, więc jak chcesz, Maciuś, idź zatankuj. Maciuś, idź tam, tak będzie. Pierwsza jazda, tylko po parkingu, bo Maciuś mnie podrzuca do mojej Mercisi i jadę swoją Mercisią do domku, a Maciuś będzie testował nowe autko, ale jesteśmy podekscytowani, szczęśliwi. Mówię, że po drodze zahaczę gdzieś stację benzynową, bo... Zatankować. To może ja pojadę prosto do domu, co? Tak, bo ty mnie wyprzedzisz. No, jesteśmy strasznie podekscytowani, bo przecież niecodziennie kupuje się nowe auto. Pachnie nowością. No pachnie fabryką. Super, dobra, to my się ekscytujemy, odzywamy się później. Tak, to jest dla Justysi. To dla mnie kamery, cudownie, Boże. Śmiechy śmiechami, ale naprawdę, dzięki tym kamerom ja dam radę parkować. Zajechałam pod dom, Maciuś po drodze skręcił w złą uliczkę, słuchajcie, bo ja naprawdę jestem takim kierowcą. Wstyd się przyznać, ale ja uważam, że wielu ludzi nie powinno mieć prawa jazdy, tych co mają. W sensie nie wszyscy, jest wiele dobrych kierowców, ale jest część takich, którzy nie powinni mieć i ja z otwartą, z ręką na sercu przyznaję się, że jestem takim kierowcą, dlatego tam, gdzie nie muszę, to nie jeżdżę, robię to po najmniejszej linii oporu, pomimo tego, że lubię jeździć, ale czasami po prostu za bardzo się stresuję. No i po prostu jeżdżę, jak jeżdżę, staram się bezpiecznie, staram się nie za wolno, ale czasami chyba przeszkadza mi to, że wpadam w takie, wiecie, zestresowanie, jak szczególnie w Olsztynie jest jedno rondo, którego nienawidzę. Ja po prostu nie umiem po nim jeździć, nie potrafię i właśnie Maciuś miał jechać dziś pierwszy przede mną, żebyśmy mogli przejechać przez to rondo, bo wyobraźcie sobie, jak jeździłam na tatuaż, też musiałam przez nie przejechać i zawsze jechałam naokoło całego Olsztyna, żeby tylko w niego, na to rondo nie wjechać, naprawdę, nadrabiałam tyle
tyle kilometrów, żeby tylko ominąć to rondo, bo dwa razy jechałam na nim i dwa razy bym miała stłuczkę z mojej winy, to się przyznaję. No po prostu nie ogarniam tej sytuacji, taki ze mnie kierowca. No ale przynajmniej zdaję sobie z tego sprawę i mam do tego totalny dystans i wolę się z tego pośmiać, niż, nie wiem, niż mam płakać czy coś. Maciuś mi czasami po prostu tłumaczy niektóre rzeczy, jak się poruszać. No ale dobra, miał mnie przeprowadzić przez to rondo, czyli miał jechać pierwszy, ja za nim, ale on źle skręcił, bo nie w tą uliczkę, bo ja lepiej troszeczkę znam Olsztyn niż on i pojechał, ale mi się udało przez to rondo na szczęście przyjechać, bo tylko prosto. Musiałam jechać prostym pasem, więc nie było tak źle. Przyjechałam, no dojechałam i właśnie teraz czekam na niego. Także zaraz będę ja testować nowe autko. Przyjedziemy się na zakupy, bo musimy pokupować jeszcze parę rzeczy spożywczych. Dzisiaj jeszcze nie ma obowiązku noszenia maseczek, ale mimo wszystko do sklepu i tak zawsze zakładamy. Wyskoczę jeszcze tylko do domu po gumowe rękawiczki, ponieważ nie mam tutaj w aucie, no i właśnie wybierzemy się na te zakupy i później zmienimy trochę mojego tatę, bo cały dzień dzisiaj z Mikołajkiem i podczas mojej pracy i teraz tyle godzin, jak nam zeszło w Olsztynie, 3 godziny razem z jazdą, no to też, a dzwoniłam, że są na spacerku, także ja czekam w aucie, bo nie mam kluczy, no i tak to wygląda, słuchajcie. Tak to wygląda. Powiem wam, że się strasznie cieszę, pomimo tego, że no, nowe auto to jest zawsze bardzo duży wydatek i gdzieś tam inne nasze plany troszeczkę poszły w odstawkę, ale to zawsze się coś wybiera, coś za coś. Tak jak wam mówiłam, że na razie nie skończę tatuażu, bo ciąża, no po ciąży też tak szybko nie skończę, bo planujemy jakiś poważniejszy zakup, no to właśnie planowaliśmy kupno auta. Więc takie niektóre nasze rzeczy... Plany schodzą na dalszy tor, no ale to jest właśnie tak jak mówię, coś za coś. Mamy auto i teraz możemy zbierać i skupiać się na kolejnych rzeczach. No i żeby ta moja Mercedesia się sprzedała w końcu, bo jest w świetnym stanie teraz, ale nam się już po prostu nie opłacało jej trzymać. No i tak. No i już jesteśmy w domu, już w podomkach, na spokojnie, ekscytacja już sięgnęła zenitu, zaraz wam opowiem jak jechałam, ale teraz biorę się szybko za przygotowywanie obiadu na jutro, bo będę robiła, słuchajcie, schab w sosie własnym, normalnie podsmażę schab w mące, do tego dodam bulion, uduszę i taki będzie schabik w sosie własnym, do tego kopytka, jak jeszcze z temu robiłam i zamroziłam te kopytka, także na jutro będą jeszcze te kopytka i zwykła surówka z Lidla z czerwonych buraczków i taki obiadek przewiduję właśnie na jutro, robię tylko na jeden dzień, bo na pojutrze mam już inny plan, będzie jakaś pasta i tak kombinuję, bo okazuje się, że coraz bardziej gotowanie mi się podoba, coraz bardziej się w tym odnajduję, coraz bardziej to lubię i chce mi się wymyślać obiada, teraz jest nas jeszcze więcej domowników, więc motywacja jest większa. No i kochani, nie mówiłam wam, że już jechałam. Tak, udało mi się, wszyscy cali auto całe. Z tym, że nie obyło się bez nerwów. Maciu się trochę zdenerwował, zawału nie dostał. Nie pokłóciliśmy się, ale był trochę zdenerwowany, szczególnie jak parkowałam. Ale daliśmy radę, ja dałam. I powiem wam, że najpierw jak jechaliśmy do sklepu, prowadziłam, no to lekki stresik. Potem jak wsiadłam drugi raz wracając ze sklepu, to już się człowiek pewnie czuje. Także, ba, tak kochanie. Tak! Także wiem, że to tylko kwestia czasu wyczucia i będzie mi naprawdę dobrze szło. No muszę w siebie uwierzyć, jak ja uwierzę w siebie, że mi dobrze będzie szło, Maciuś też we mnie uwierzy, jak zobaczy, że czuje się pewnie za kierownicą i wtedy nie będzie się tak stresował moją jazdą. No muszę mu pokazać, że potrafię. Najpierw muszę sama w to uwierzyć i sobie udowodnić. Dobra kochani, ja biorę się za przygotowanie tego obiadu. Obiad na jutro przygotowany, wszyscy domownicy zadowoleni. Mikołaj najbardziej, że wróciliśmy, bo jeszcze dostał tą zabawkę, którą widzieliście przed chwileczką na filmie. Także bardzo się nią zainteresował i się cieszy, bo ma coś nowego. I nawet dziadek ma chwilę odpoczynku, bo dzisiaj został bardzo wyeksploatowany. Kochani, a tymczasem ja się będę już z wami żegnać. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy film wam się podobał. Dajcie znać, czy podoba wam się nasze nowe autko, czy podoba wam się kolor, bo mi bardzo. No i standardowo widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Buziaki!